ogóle piractwo morskie, bo o takim rozumiem, mówimy nielotniczym, kwitnie w Azji. Tam zawsze piraci byli i nikt nie potrafił sobie z nimi dać radę, nawet marynarka brytyjska w XIX i XX wieku, kiedy królowała na morzach. W Chinach przede wszystkim kiedyś, w tej chwili to są Malaje, to są Filipiny, to są te wody milionów wysepek, gdzie skryć się jest niezwykle łatwo, a żeby uprawiać ten zacny proceder, wystarczy mieć małą dżonkę z karabinem maszynowym, czy nawet z kilkoma kałasznikowami. Bo rzecz wygląda w ten sposób. Na dostatku burty statku pasażerskiego, czy promu, czy statku towarowego, który stoi na przykład w nocy na kotwicy, z powodu nieznajomości locji, podpływają właśnie takie łódeczki. Piraci wspinają się na burty, no i pod użyciem broni terroryzują załogę, terroryzują pasażerów, rabują statek z kosztowności, z pieniędzy, czasami z ładunku. Pirateria na wyższym poziomie, z którą walczy rząd filipiński, rząd malezyjski, to ataki po prostu na statki po to, żeby zawładnąć całymi statkami, zawładnąć ich ładunkiem. To się na tych wodach zdarza. Jedna z moich znajomych była na Filipinach jako turystka w takiej zorganizowanej grupie. Tam policja towarzyszyła im właśnie podczas przepraw z wyspy na wyspę po to, żeby turyści, którzy zostawiają dobre dolary, nie padli ofiarą napaści piratów morskich, czy może bandytów lądowych. To jest bardzo poważny problem, bo poza wszystkim innym te grupy, zwłaszcza na Filipinach, w kraju w stosunkowo niestabilnym systemie politycznym, mogą stanowić zawsze zalążek buntu, powstania. W swoim czasie dość masowo pirateria rozwijała się w Nigerii, ale to dlatego, że były tam szczególnie sprzyjające przez lata warunki. Któryś z dawnych rządów nigeryjskich, działo się to jakieś 20 lat temu, po prostu dokonał tak ogromnych inwestycji zagranicznych, że statki czekały po pół roku w kolejce na redzie. No, grzech było je w tej sytuacji nie rabować załóg, nie rabować kapitanów, nie rabować czasami ładunku. Ludzie ze slumsów filipińskich czy malajskich nie przestrzegają żadnych zasad. Zresztą w swoim czasie kodeks piracki może obowiązywał w XVII wieku i to raczej w filmach hollywoodzkich niż naprawdę. Byli to zwykle ludzie wyjęci spod prawa. Piraci chińscy też sławiali się tym, że mordowali swoje ofiary, nie przejmowali się niczym i nie szanowali żadnych norm etycznych w XIX wieku. Teraz jest też nie inaczej. Do tej pory zdarzył się bodaj, jeśli pamiętam, w tej chwili jeden wypadek terrorystycznego, politycznego porwania statku. To gdzieś w latach 60. Akcja kapitana Delgado na jeden z portugalskich liniowców chodziło wrażenie protestu przeciwko dyktaturze Salazara. I potem to ucichło. Myślę, że obok piraterii no, jeszcze potem były jeden czy dwa ataki na Morzu Śródziemnym palestyńskie na statki pasażerskie przewożące izraelskich turystów, ale to takie docelowe. Myślę, że to jest też zjawisko, które nam będzie w bliskim czasie groziło, bo to statki pasażerskie wycieczkowe to niezwykle łakomy cel dla terrorystów i piratów także.